jesteśmy na tak zwanej ścieżce pieszo-rowerowej przy stawach albo za stawami i jest to element kilkunastokilometrowej infrastruktury, jaki zrealizowaliśmy dzięki środkom Unii Europejskiej, a dzisiaj mamy ostatni dzień rywalizacji o rowerową stolicę Polski i to miejsce, które wybraliśmy na rozpoczęcie tego finiszu, jest nieprzypadkowe, bo jest to doskonałe miejsce do rekreacji, wypoczynku i zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby korzystali, poznawali te miejsce i doceniali piękno naszego miasta. Formalnie ona dobiegła końca z grudniem 2022 roku, więc już służy mieszkańcom dobre pół roku, natomiast nie było takiej okazji i ten finisz rywalizacji o rowerową stolicę Polski jest doskonałym momentem i przyczyną do tego, żeby zapromować tą infrastrukturę, którą zrealizowaliśmy. Cały projekt unijny kosztował 24 miliony, natomiast dofinansowanie Unii sięgało 50% tej inwestycji. Jest fragment plaży, jest ścieżka rowerowa, pieszo-rowerowa, która otwiera do tej pory niepoznane tereny, otwarte na rekreację nad Klukówką mieszkańcom i przyjezdnym, czyli wszystkim osobom, które lubią aktywny tryb życia i aktywny wypoczynek. Natomiast jest to kolejny element infrastruktury, z której jesteśmy bardzo dumni. O godzinie 17, już za chwileczkę, takie oficjalne otwarcie całego tego kompleksu tutaj wypoczynkowego pod nazwą Dolina Krzny. Cała ta ścieżka, która biegnie wzdłuż rzeki, też z nią przejedziemy. Na razie w formie pikniku to robimy, spotykamy się tutaj ze wszystkimi kręcącymi dla Białej, bo dzisiaj właśnie jest też ostatni dzień rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jeżeli chodzi o kilometraż, w tym roku Biała Podlaska wykręciła już założony z górką 1 000 000 km. W tej chwili mamy prawie 1 100 000 km. Jako pierwsze miasto w historii zdobyliśmy 20 tysięcy punktów, co tak naprawdę mierzy nasze zaangażowanie mieszkańców miasta w rowerową stolicę Polski, w jeżdżenie rowerem. Bo przypomnijmy, że ilość kilometrów jest dzielona na ilość tysięcy mieszkańców i wtedy dostajemy punkty, które później są do całego rankingu miast. Zanim wyruszymy w trasę i zdobywać kolejne kilometry, przygotowaliśmy grilla. Kiełbaski oczywiście z grilla dla wszystkich tutaj w formie pikniku, takie spotkanie będzie też właśnie w formie też pikniku, będzie tutaj takie otwarcie, a potem wyruszymy na trasę, tak mniej więcej około 15 km ta trasa będzie przebiegała, wyruszamy stąd. Po opuszczeniu tego miejsca, czyli około godziny 18:30, udajemy się w kierunku miasta, w kierunku Białej Podlaskiej, do zabudowanej części miasta, jedziemy do ulicy Północnej, później ulicą Brzeską, Księdza Brzuski, przekraczamy Tamę, dostajemy się na drugą stronę Krzny i później wzdłuż Krzny aż do Alei Tysiąclecia, a tam później już do Placu Wolności, gdzie o 19:30 jesteśmy oczekiwani. Tam kilka słów wstępu na temat sztafety, która odbędzie się w godzinach wieczornych. Kręcimy dziś do samej północy i później zaczynamy o 20:00 kręcenie kilometrów jeszcze na czterech trasach. Sztafeta rowerowa w cztery strony świata, wschód, zachód, północ, południe. Może trochę w innej kolejności, ale na cztery strony świata dzisiaj pojedziemy z Placu Wolności. Będzie kierunek północ i o północy kończymy wielką fetą i pokazaniem, jak się cieszymy ze zwycięstwa, ze zdobycia po raz kolejny Pucharu Rowerowej Stolicy Polski. Oczywiście są to jeszcze wyniki nieoficjalne, bo na oficjalne wyniki przyjdzie nam poczekać do 7 lipca, ale mając taką przewagę, jaką mamy, to możemy spokojnie powiedzieć, tak, po raz kolejny będziemy mistrzami.